Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest cotygodniowy motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy jak co tydzień, czyli od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu jakichś ciekawych samochodów. Czy Ja już dzisiaj państwu mówiłem, że bardzo lubię Kangu, najbardziej pierwszą generację, ale kolejne też mają w sobie urok prostego, wielozadaniowego, nie rzucającego się w oczy auta. I od Kangu zaczniemy. Jest od naszego widza pana Pawła i jest z 2010 roku. To szczerze mówiąc optymalna dla mnie przynajmniej wersja. Silnik 1.5 diesel, 105 koni, do tego skrzynia sześciobiegowa. Jest to odmiana osobowa z przesuwanymi drzwiami po obu stronach. Drzwi z tyłu są otwierane na boki, a nie jak w kombi do góry. A przedni fotel można złożyć by przewieźć coś długiego. Jest kilka rysek, ale są też dwa komplety prawie nowych markowych opon. Jest automatyczna klimatyzacja i auto jest po serwisie wykonanym kilka tysięcy temu. Salon Polska, trzeci właściciel przebieg to 140 tysięcy kilometrów cena to niecałe 20 tysięcy złotych. Jeszcze dwie propozycje od patronów dzisiaj będą: Opel Grandland, czyli mniej znany odpowiednik Peugeota 3008. Auto jest z 2017 roku, ma pod maską benzynowy motor 1.2 o mocy 130 koni, skrzynia manualna, sześciobiegowa. I jest to bezwypadkowe auto po pierwszym właścicielu, który bardzo mało jeździł. Przebieg to 27 tysięcy km, cena 78 900 zł. Teraz auto sprowadzone z Niemiec na zdjęciach, na tablicach kolekcjonerskich, ale ze stosowną adnotacją, możliwość rejestracji lub dowozu. Więc bardzo proszę. Astra Trójka z 2009 roku, 190 tysięcy udokumentowanego przebiegu. Auto było regularnie serwisowane. Ostatni przegląd był w maju tego roku. Według deklaracji samochód jest bezwypadkowy, czysty, zadbany. Również na zewnątrz, czyli nie Pod maską silnik 1.6, 115 KM, benzynowy. Cena to 18 200 zł. A na koniec jeszcze jedno auto wypatrzone przeze mnie. Chevrolet Evanda, następca deuleganzy poprzednik Epiki. Co jedna nazwa to lepsza swoją drogą. On to jest z 2003 roku, nie jest ocynkowane, więc cudów nie ma. Jakaś rdza się znajdzie, ale są też dwie zalety, nawet trzy. Przebieg to zaledwie 160 tysięcy km. Pod maską pracuje całkiem trwały silnik benzynowy, dwulitrowy z. Instalacją gazową, a cena jest bardzo niska to 4,5 tysiąca złotych. Szybko przypomnę, że jeśli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku i chcieliby zamieścić u nas swoje ogłoszenie, to wystarczy je podesłać i my je po prostu pokażemy. Jeżeli patronami Państwo nie są, można sobie to załatwić od ręki. Jest specjalny próg w serwisie Patronite. Można też się z nami skontaktować bezpośrednio. Adres mailowy jest pod koniec programu. Zaraz przejdziemy do tego, co ciekawego w wielkim świecie motoryzacji, ale nawiążę jeszcze do programu z ubiegłego tygodnia, w którym obdzwanialiśmy salony i próbowaliśmy kupić nowy samochód. Zabrakło tam kilku marek, kilku marek japońskich, zabrakło Land Rovera, zabrakło Sankyonga. Ja już nie będę Państwa zamęczał kolejnymi nagraniami. Dokładną rozpiskę tego, co można kupić, a czego brakuje, znajdą Państwo w opisie filmu. Ja wiem, że nikt tam nie zagląda, no ale dzisiaj pewnie parę osób to zrobi. No a teraz sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie w wielkim świecie motoryzacji. A zaczniemy od premiery tygodnia. Na wtorek, czyli na jutro, zaplanowano premierę nowego Range Rovera. To już piąta generacja tego samochodu. Jeździłem każdą wcześniejszą i bardzo to auto lubię, choć na co dzień to tylko nowego bym brał, bo im starsze, tym coraz bardziej kapryśne się robią. Jak wszystkie brytyjskie zresztą. Premiera, premierą, ale nie udało się jej utrzymać w tajemnicy. Mamy zdjęcia gotowego auta już dziś i jest trochę tak, jak się spodziewaliśmy. Marka nas przez ostatnie lata przyzwyczaiła do ewolucji, a nie rewolucji. Widać to po ewołku najlepiej. Flagowa trenówka ma nieco tylko inny przód. Najwięcej różnic, by nie powiedzieć najwięcej rozmachu mamy z tyłu, który faktycznie jest zupełnie inny. Wnętrze? Bez rewelacji, lubiłem wcześniejszą aranżację. Nowy Range Rover pojawi się w salonach na wiosnę. Najchętniej wybierane wersje to pewnie benzyna 3.06 cylindrów w rzędzie albo dwulitrowa hybryda doładowana z gniazdka o mocy w okolicach 400 koni. Pięciolitrowe V8 własnej konstrukcji chyba pójdzie na emeryturę. Zamiast niego topowa odmiana ma być wyposażona w motor z BMW 4.4 4... 8 oczywiście. A skoro bowarska marka została wywołana, to też mamy dwie ciekawostki najpierw siódemka kolejnej generacji. Aktualnie sprzedawana ma 6 lat jest z 2015 roku, a modernizacja z roku 2018 wzbudziła ogrom kontrowersji ze względu na stylizację przedniej części nadwozia przede wszystkim. Ogromny grill był wyśmiewany, ale firma pod naporem krytyki się nie ugięła. Kolejny model już jeździ, zamaskowany. Premiera spodziewana jest w przyszłym roku, raczej w drugiej połowie, a to co widać to są w sumie całkiem niezłe wiadomości. Auto nadal będzie sedanem. Plus, grill nie wygląda już tak dominująco, plus kolejne i chyba będzie jakiś nowy zabieg stylistyczny, być może nawiązujący do lat 90. i modelu E34, 5 oraz E32, czyli starej siódemki, które miały podwójne lampy z przodu. Ale zobaczymy. W BMW padło też ostatnio hasło niewyciągane z archiwum dość często. Noje klasę to seria aut produkowanych w latach 60. i 70. -tych. Było to zupełnie nowe, powojenne rozdanie po latach uprawiania Roku I pięknych, choć niekoniecznie dostępnych, luksusowych autach sportowych, na które było jeszcze w latach 50 za wcześnie, by na nich zarabiać. Noje klasy to auta niedrogie, ale też lekkie, zwinne, świetnie jeżdżące. To dzięki nim firma przetrwała i jest dziś tym, czym jest. Hasło to pojawia się po 60 latach ponownie, tym razem jako zapowiedź nowej platformy podłogowej aut elektrycznych. Od roku 2025 właśnie na niej będą budowane wszystkie, czy prawie wszystkie premiery. Od dwójki do x 7 czy raczej i. Elektrycznych odpowiedników. Napęd może być na tył, naprzód albo na cztery koła, Felgi od 18 do 22 cali, zasięg do 700 km. Pierwsze praktyczne zastosowanie platforma znajdzie w modelu będącym alternatywą trójki w roku 2025. Firma Ford też opracowała coś nowego: chowaną końcówkę wydechu. I brzmi to może zabawnie, ale w przypadku aut terenowych, bronko na przykład, chowająca się końcówka może zarówno teoretycznie, czyli w danych katalogowych, jak i praktycznie w terenie poprawić kąt zejścia. A skoro w Stanach jesteśmy, w Kalifornii, najbardziej zaangażowanym w ekologię amerykańskim stanie, już za trzy lata zostaną zakazane wszystkie silniki spalinowe. Nie w samochodach, choć to też zaraz nastąpi, ale w małych urządzeniach ogrodniczych, na przykład kosiarkach piłach łańcuchowych. Co ciekawe, również w generatorach prądu, co wydaje się proszeniem o kłopoty, jakim któregoś dnia tego prądu zabraknie. Australia? Bardzo proszę. Jak wszędzie brakuje tam nowych aut w salonach, a to co właśnie przypływa do portu musi czekać na rozładunek minimum 4 tygodnie. Tym razem nie przez strajk ani przez kolejkę, ale przez pluskwy. To tarczówka marmurkowata, stworzenie szczególnie inwazyjne i niebezpieczne oraz podobno śmierdzące. Australia, jak powszechnie wiadomo, bardzo pilnuje, by żadne nowe gatunki, zarówno fauny, jak i flory, nie dostały się na wyspę. Mogą rozregulować ekosystem i żadne nowe auto nie dotknie kołami australijskiego asfaltu, zanim nie będzie pewności. Że nie siedzi w nim robal. Niderlandy teraz, laboratorium śledcze holenderskiego rządu, poinformowało, że udało im się złamać zaszyfrowane dotąd dane zapisywane w pamięci autmarki Tesla. Jakie to dane? Prawdopodobnie auto rejestruje wszystkie parametry dotyczące prędkości, przeciążeń, włączonych urządzeń wspomagających prowadzenie, w tym autopilota, być może również obraz z kamery jest na krótko, ale mimo wszystko zapisywany i oczywiście dokładne parametry geolokalizacyjne. Na żądanie służb dane te są udostępniane, z tym, że służby nie wiedziały do tej pory o co dokładnie pytać, na co mogą liczyć i dostawały tylko to, co zapytały, co do sekundy owszem i bez problemów, ale teraz, jak jest dostęp do wszystkiego, łatwiej będzie śledczym ustalić przebieg zdarzenia i w przypadku dochodzenia karnego, jeśli byli ranni lub zabici, również będzie łatwiej ustalić winnego. Pozyskana wiedza już się raz przydała. Tesla najechała na auto jadące przed nim. Był włączony autopilot, pojawił się komunikat o konieczności przejęcia kontroli nad autem w pewnym momencie, jednak tak późno, że kierowca nie miał już szans na uniknięcie Wypadku, co niestety prowadzi do pytania, czy system ten jest oby na pewno tak przewidywalny, powtarzalny i bezpieczny, jak być powinien. Kolejna generacja Nissan Alifa spodziewana jest w roku 2025 i niewiele o niej wiemy, czyli mniej więcej tyle, ile chcemy. Pojawiły się jednak plotki, że będzie to crossover, co jest świetną wiadomością, bo przecież takich aut, nieco wyższych, dużo droższych jest na rynku za mało. W Oplu też o tym wiedzą, aktualnie nam panująca od kilku tygodni nowa Astra jest co prawda zwykłym wozem, ale oprócz kombi w przyszłym roku pojawi się też wersja crossover, czy w przyszłym roku to nie wiemy, ale nie będzie to coś jak Grandland, tylko inaczej, raczej coś jak Volkswagen Golf Alltrack, albo Corolla Trek, albo Focus Active, czyli takie podwyższone kombi. I to akurat bez ironii jest... Całkiem fajne. Najlepiej, gdyby był tam jeszcze napęd na cztery koła, ale takie cuda to w niemieckich markach, we francuskim Oplu na pewno go nie będzie. Teraz sankiąk Historia tej marki, nawet w Polsce, mamy już trzeciego albo czwartego importera na przestrzeni 15 lat, jest niezwykle ciekawa. Ambicji odmówić im nie można. Konstrukcje sprzed lat, co prawda, dość szybko okazały się raczej chińskiej niż koreańskiej jakości, ale te nowe skróciły dystans. Są niebrzydkie, przyzwoicie się tym jeździ, są też w miarę tanie. Tak to powinno wyglądać od początku, to być może. Może firma matka nie byłaby po raz kolejny w tarapatach z zarządem komisarycznym. Indyjska Mahindra się poddała. Nowym właścicielem ma być koreańskie konsorcjum Edison Motors, znane do tej pory z. No dobra, pierwsza słyszę. To znaczy, nazwisko brzmi ale z twarzy nie poznaje. Nic dziwnego, autobusami nie jeżdżę po Azji zwłaszcza, a firma ta właśnie ich produkcją od kilkunastu lat się zajmuje. A nazwę mają od roku 2017, bo chcą walczyć z Teslą. I jak zapowiadają, w ciągu 10 lat zrównają się z amerykańskim konkurentem pod każdym względem. I ja im wierzę, bo pamiętam moment, w którym Hyundai stał się Volkswagenem, łącznie z niebieskim podświetleniem kabiny, a Kia Skodą. Ważne jest to, że nie jest to firma z wyłącznie wizualizacjami i jednym prototypem ze sklejki. Ambicji też im odmówić nie może. Można do sprzedaży ma trafić ich luksusowy model Edison Motors Smart S, konkurent Mercedesa EQS i Tesli S. 800 km zasięgu, trzy silniki elektryczne, 2,5 sekundy do setki. Prototyp w drugiej połowie przyszłego roku. Na ich stronie znalazłem nawet zdjęcie auta. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy tradycyjnie dwa lokowania. Pierwsze lokowanie to firma Prodigtech, producent mierników lakieru. Ta firma przygotowała dzisiaj dla Państwa specjalną promocję. Ilość jak zawsze ograniczona, a cena na mierniki, z których korzystamy najczęściej, czyli te z wykrywaniem ocynku, bardzo, bardzo dobra. Link znajdą Państwo w opisie filmu. Druga firma, z którą z powodzeniem już od wielu miesięcy współpracujemy, to firma Autodna, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze VIN. W Warszawie i promieniu 50 km od niej jest teraz do sprzedania 9 benzynowych czwórek trzeciej generacji. 9. A rozrzut cenowy jest kosmiczny. Najtańsze są po 30 kilka tysięcy, dwie najdroższe po 60 tysięcy. Nie jest to moje ulubione auto. Przeciętniak nad przeciętniaki, jadący na dawnej renomie marki. Ani to ładne, ani właściwości jezdne z. Specjalne ani to bezawaryjne, a z Dieslem 2,2 to już w ogóle katastrofa. Ale to Toyota i to dla niektórych jest argument kluczowy, więc niech będzie. Obejrzeliśmy kilka egzemplarzy ostatnio w przedziale cenowym 40-45 tysięcy. I marnie było. Korozja, wycieki, liczne stłuczki, ale to ogłoszenie zapowiada się bardzo interesująco. Dałem ciała, bo źle zrobiłem zrzuty ekranu, musicie mi uwierzyć na słowo, że na zdjęciach to jak nowe wyglądało. Opis sugerujący, że sprzedającym jest pierwszy właściciel od nowości. cena 45 tysięcy, 2011 rok, 180 tysięcy przebiegu, oczywiście 100% bezwypadkowy oryginalny lakier i jedna mała wgniatka na masce. Praktycznie niezauważalna, to można było wszystko przeczytać. Sprawdzam auto autopowinię i mam sporo ciekawych informacji. Przede wszystkim nic się z ogłoszeniem nie zgadza. Auto jest z 2010 roku, a w sierpniu miało 237 tysięcy km i było wystawione do sprzedania za 36 900 zł. Dziwne: czyli w tym momencie prawdopodobnie kupujemy samochód jednak od handlarza. Jest też w historii jedna szkoda, likwidowana Waso. prawy tył 5-7000, więc pewnie jakieś malowanie. Ale niech będzie. Pojadę, obejrzę, bo być może warto. Dzwoni, umawiam się, jadę i oto co zostaje na miejscu. Pierwsze wrażenie jest złe: to znaczy, auto jest czyste, plus, ale. Zderzak odstaje. To małe wgniecenie, prawie niewidoczne na masce, faktycznie jest trudne do zauważenia, ale podbita od spodu maska odstaje. Tu chyba ją na coś zamknięto, jest wgięta. Drzwi kierowcy podrapane, te za nim też. Plus rdzawe odpryski, sporo ich na błotniku również. Zderzak tył do malowania, do naprawy. Prawa strona dużo gorzej. Błotnik z tyłu był malowany w warunkach chałupniczych, jest podrapany, siadła szpachla, jest sporo wad lakierniczych. Drzwi to chyba były na używane wymienione, są nieco inne niż te z przodu, były malowane równie źle, nawet gorzej niż błotnik. Tu na zdjęciach widać niedotartą szpachlę pod lakierem. Maska, tu też jest wesoło, bo ten sam partacz co robił tył naprawiał też jakieś wgniecenia na masce i jej krawędź oraz spora część wygląda tak. Od dawna wiem, że nawet tym na drogę nie wyjadę, bo to nie ma sensu, ale chociaż miernik wyciągnę, oko sprawdzę. Lewa strona czysta, niemalowana, prawa i owszem, błotnik szpachlowany, drzwi też, drzwi z przodu również. Maska naprawiona częściowo, dlatego tak paskudnie zrobiona. Na górze jest fabryczny lakier, na dole rzeźba. Wnętrze no szkoda, że tych zdjęć z ogłoszenia nie mam, bo to jest spora różnica. Filtry. A tak jest naprawdę. Zmęczone to jest życiem, bardzo wyczyszczone, wyprane, ale zmęczone. Od spodu dużo korozji, również w bardzo wrednych miejscach, czyli na łączeniu progu z podłogą. I tak to mniej więcej wygląda, jak ktoś chce kupić ostatnio japońskiego, suwa do 50 tysięcy złotych. To już naprawdę czasem warto kupić takiego za 13, Oby przegląd przeszedł legalnie, przynajmniej coś w kieszeni zostanie. I to by było wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Przypomnę, że link do sklepu firmy Prodigtech z promocją na mierniki znajdą Państwo w opisie filmu. Link do specjalnego kodu rabatowego od firmy Autodna dla widzów Motodziennika również znajdą Państwo w opisie filmu. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia już za tydzień.